Witam Państwa ze studia miasta Kołobrzeg.pl. Robert Dzięba z nami, burmistrz Gościna, Marian Sieracki. Dzień dobry. Dzień dobry. Garść wieści z Gościna, z drugiego miasta w naszym powiecie. Panie burmistrzu, rozmawiamy regularnie i piszemy na temat ulicy 4 Dywizji, dość ważnej ulicy, która przebiega przez centrum Gościna. Kwestie przetargowe, tak więc pytamy, co dalej? Tak, przystępujemy do drugiego etapu przebudowy ulicy 4 Dywizji. Jesteśmy już po przetargu, bardzo dobry przetarg, osiągnęliśmy dobry wynik, z 9 milionów kosztorysowo mamy zakontraktowane na 5,5 miliona i to jest łącznie z siecią kanalizacyjną, bo wspólnie z wodociągami ten przetarg ogłaszaliśmy. Dzisiaj podpisujemy właśnie z firmą Strabag, bo ona wygrała umowę i do końca roku ta ulica, drugi odcinek zostanie przebudowany. No, cieszymy się bardzo, bo nasz wynik to jest 4 miliony 600 za przebudowę ulicy, 800 tam parę tysięcy jest wodociągów, w czym gmina też tam troszeczkę kilkaset tysięcy partycypuje. Czyli i to faktycznie jest realne, że do końca roku się wyrobią, tak? Oczywiście, jak w ubiegłym roku, tak i teraz mam obawy, ale myślę, że firma sobie poradzi z tym, tak jak poradziła sobie w ubiegłym roku. Z tego co wiem, firma Strabag też w Kołobrzegu wygrała, w Koszalinie dwa przetargi, no dużo robót mają, ale myślę, że sobie poradzą. No dobra, będziemy się temu przyglądali. Dzisiaj Państwo zapewne przeczytacie, trwa sesja Rady Gminy w Dygowie i tam jednym z punktów jest likwidacja Straży Gminnej. Niedawno w Gościnie przeprowadził Pan, Panie Burmistrzu, zmiany w Straży Gminnej, Straży Miejskiej. Tak. A czy zastanawiał się Pan nad ewentualną likwidacją? To nie tylko ja się zastanawiałem, nawet wręcz w ubiegłym roku we wrześniu zaproponowałem radnym warianty likwidacji Straży Miejskiej i oczywiście omawialiśmy dosyć obszernie na kilku spotkaniach skutki likwidacji Straży Miejskiej, bo w kompetencji Rady Gminy jest ta decyzja. Zdecydowaliśmy się pozostawić jeszcze na ten rok po rozdzieleniu z gminą Rywań, definitywnym rozdzieleniu, jeszcze 2,5 etatu w Straży Miejskiej. Praca na cały rok z oceną do ponownej likwidacji. Jak będzie, nie wiem, to radni zadecydują, ale jest. A jakie są oczekiwania? Dobrej myśli. No przede wszystkim te zadania gminne, które policja nie jest w stanie nam wykonywać. Myślę, że ciągle ze względu na niskie obłożenie, za zbyt mało etatów, bo sprzed kilkunastu laty, pamiętam, na posterunku policji pracowało znacznie więcej policjantów. Dzisiaj jest to bardzo ograniczone. A takie sprawy jak śmieci, psy zajmują bardzo dużo czasu. One są dla mieszkańców uciążliwe i ktoś musi się tym zajmować, ale nie tylko tym, bo i porządkiem publicznym, i zabezpieczaniem imprez. Także tych zadań jest dużo. Choćby teraz popularna wycinka drzew każdego dnia, Gościno, też ta histeria nie ominęła. Tak, naprawdę? No niestety. O. Tnie się drzewa i to dosyć dużo. Też trzeba to kontrolować, trzeba to pilnować. No jest tych zadań naprawdę, w moim odczuciu muszą być służby, które będą wykonywały te zadania, które gmina ma przypisane w ustawie o samorządzie. Natomiast kwestia, czy będzie to robiła policja, czy straż, no to jest oczywiście do decyzji Rady Gminy. Ale jeśli idzie o policję, to tutaj też rusza kwestia przetargowa związana z budynkiem, w którym oni będą się znajdowali. Tak, tak. Jesteśmy już po ostatecznych ustaleniach z panem zastępcą komendanta wojewódzkiego policji. Zaakceptowali dokumentację. Posiadamy już wszelkie uzgodnienia i lada dzień zostanie ogłoszony przetarg. Zatem rozpoczynamy budowę nowego, takiego dosyć sporego budynku posterunku policji z rezerwą na ewentualne dozatrudnienie policjantów lub na utworzenie komisariatu, a nie posterunku. Aha, o, to by było ciekawe, gdyby powstał komisariat. Myślę, że dożyjemy takich czasów, że w Gościnie będzie komisariat policji. O, to by było ciekawe, faktycznie. Panie, chciałem powiedzieć komendancie. Panie burmistrzu, w Kołobrzegu dalej męczymy się z kwestią siatek szkół, tak? Ze względu na to, że są różne kontrowersje. A jak poradziliście sobie z tym w Gościnie? Mieliśmy dwie propozycje. Pierwszą z nich było, że będzie funkcjonowała jedna szkoła podstawowa na bazie dwóch budynków, czyli obecnego gimnazjum, jak i
obecnej szkoły podstawowej, lub też rozdzielenie tych budynków, czyli dwa obwody szkolne. I ten wariant dwóch obwodów szkolnych no niestety nie był pozytywnie zaopiniowany przez rodziców, dlatego że należałoby rozdzielić obecne klasy dzieciaków. Oczywiście to są jakieś przyjaźnie, to są już jakieś związki i ten podział byłby bardzo stresujący. W związku z tym wystąpiliśmy do pana kuratora z prośbą o zatwierdzenie właśnie jednej szkoły podstawowej. Otrzymaliśmy taką zgodę, zatem już będziemy przystępowali do tworzenia. Mamy wstępny nawet projekt organizacyjny. Może w tym roku będzie bezboleśnie, jeszcze bez zwolnień, ale niestety nie mogę potwierdzić, że w 3 latach będą zwolnienia, bo będą. A ile niewielkie. Osób? Niewielkie. Oczywiście, że w pierwszej wersji prawdopodobnie powinni odejść emeryci, ale jednak i to te zwolnienia, które się odbędą, nie wynikają tylko z braku godzin, bo oczywiście liczba godzin z 960 zmienia się na 820, zatem tu już wynika, że kilka etatów brakuje, ale i te ze specjalizacji, które mają nauczyciele. Opłacało się po prostu to, co mówiliśmy od kilkunastu lat, dokształcać w różnych kierunkach, bo dzisiaj taki nauczyciel o kilku specjalizacjach to skarb. No, to ciekawe. Ale pani minister mówiła, że nie będzie zwolnił. Ja myślę, że z Warszawy to nigdy nie było wszystkiego dobrze widać, niezależnie kto sprawuje władzę, to jednak tutaj na dole to jest troszeczkę inaczej. I poza tym no, każda gmina, każda szkoła to jest specyfika i w jednych szkołach nauczyciele są na gołych etatach, innych z nadgodzinami, w innych jest ileś tam emerytów, zatem nie da się tego tak skatalogować, że ktoś powie, że nie będzie, to znaczy nie będzie. To są indywidualne sprawy i akurat w Gostynie no niestety może się za 2-3 lata zdarzyć, że takie jednostkowe zwolnienia będą. Ja oczywiście nie wykluczam, że gdyby nie było reformy, to również do tego by doszło, dlatego że drastycznie zmniejsza się liczba dzieci. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, że akurat na problem tej reformy oświatowej nakłada się demografia, czyli liczba dzieci, liczba oddziałów też się zmniejsza. I niezależnie, czy byśmy tę reformę zrobili, czy nie, dochodzimy w jednym roczniku, że w Gostynie będzie tylko jedna klasa, na przykład pierwsza. No to jest to dramat, ale niestety tak to wychodzi. I to akurat ani pani minister, ani burmistrz nie jest winien, że tak się stało, a nauczyciele niestety pracę muszą stracić, jeżeli nie ma jednego oddziału i to w ciągu 8 lat, prawda? Rusza 500+, to może za 6 lat będzie lepiej. No, miejmy nadzieję, może 500 troszeczkę za późno. Myślę, że to jest dobry program, ale za późno wdrożony. Za późno, stanowczo za późno. Panie burmistrzu, rozmawialiśmy tutaj nie tak dawno o tym, że miało odbyć się spotkanie z prezydentem Januszem Gromkiem na temat wspólnej polityki wodno-ściekowej w zakresie naszej spółki miejskiej, tak. Miejskiej Wodociągi i Kanalizacja. I jakie efekty tego spotkania? Czy może pan ma jakieś dobre informacje dla mieszkańców i kończy się wreszcie spór między gminą a wodociągami? No tak, takie spotkanie odbyło się rzeczywiście. Uzgodniliśmy nowe warunki funkcjonowania, jeżeli chodzi o stanowienie taryf. Myślę, że tutaj to, co wójtowie i pan prezydent mieli do zrobienia, czyli osiągnięcie tego porozumienia, zostało to osiągnięte. Dalej ten konsensus jest w rękach Rady Gminy, a przede wszystkim Rady Miasta Kołobrzeg. Jeśli zaakceptuje to tak, to można będzie powiedzieć, że ceny wody będą stanowione w sposób kompromisowy i jak najbardziej taki, który zadowoli wszystkie strony. Czyli po 11 latach? No nie wiem, czy po 11, bo do 20 roku stosowaliśmy rzetelnie przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu i rozporządzenie. Wszystko się zaczęło, kłopoty się zaczęły w momencie oddania inwestycji do Rzecza Parsenty, czyli tej wielkiej przebudowy na 260 milionów złotych. I tutaj kwestie podatkowe, jak i też amortyzacyjne nas podzieliły, tak? Ale osiągnęliśmy tutaj konsensus, bo jeżeli chodzi o podatki, to gminy niejako dopłacają tą kwotę podatku, która wzrosła. Natomiast jeżeli chodzi o amortyzację, no to wiadomo, to musi być, bo rozbudowa sieci musi być ciągła, żeby utrzymać ten majątek i żeby to na długie lata eksploatować w sposób właściwy.
I ostatnia kwestia na sesji Rady Gminy stanęła kwestia zakładu usług komunalnych. Jak Państwo wiecie, ZUK funkcjonował w Gościnie jako spółka, potem pojawił się wydział, a teraz co, Panie Burmistrzu? I tak, wracamy do modelu organizacji tego najstarszego i chyba najlepszego, czyli zakład budżetowy, i będzie to zakład usług komunalnych, tak również późniejsza spółka się nazywała. Zakłady budżetowe zostały zlikwidowane ustawą o finansach publicznych, po prostu państwo zabroniło posiadania zakładów budżetowych, wówczas utworzyliśmy spółkę, nie była to dobra forma organizacyjna, dlatego że po 5 latach zlikwidowaliśmy spółkę, a teraz niestety ilość zadań komunalnych, która dotknęła gminę i miasto, zresztą w tym czasie powstało właśnie miasto, mamy dużo terenów zielonych, jest obwodnica, powstanie park, będzie rozbudowany cmentarz, mamy nowe targowisko, ronda, to wszystko wymaga, żeby z jednej ręki ktoś tym wszystkim kierował. Niestety no nie da się wszystkim, bo było to bezpośrednio w gestii burmistrza, nie da się wszystkim kierować, zwłaszcza że no do tej pory nie mam jeszcze wiceburmistrza, zastępcy, czyli niestety ta forma organizacyjna. A będzie pan miał? Planuje pan? Na razie, panie redaktorze, czekam na decyzje polityczne, tak? Co będzie z kadencyjnością, rozumiem, co będzie. Także myślę, że tutaj jest rozstrzygnięcie. Ale jak pan powiedział, to chciałem zapytać jeszcze jedną rzecz, bo pamiętam, jak przykład waszego targowiska był podawany u nas w Kołobrzegu, dlatego że z naszym targowiskiem no, było głośno, sprawa znowu ucichła, jakoś nie widać za specjalnie inwestycji, a pokazywano, że Gościno sobie z kwestią targowiska poradziło, została zrobiona inwestycja. I jak, sprawdza się to targowisko u was w Gościnie? Początki były trudne. Powiem uczciwie, trzeba powiedzieć, że pierwszy rok był trudny, bo to jest jednak kwestia przyzwyczajenia mieszkańców. Dzisiaj myślę, że w środowisku bardzo dobrze by się przyjęło. Mieszkańcy mają już ten nawyk, że co czwartek odwiedzają to targowisko. Ilość sprzedających znacznie się zwiększyła, funkcjonuje, żyje. Bardzo dobrze, jesteśmy zadowoleni. Czyli można. Zobaczymy, jak to będzie w Kołobrzegu, proszę Państwa. A dzisiaj naszym gościem był burmistrz Gościna Marian Sieracki. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Kłaniamy się.